jak dokładnie mają przebiegać te uroczystości inne niż zwykle? No rzeczywiście wszechobecna cisza, kompletna pustka wokół, zupełnie inne to tegoroczne triduum paschalne, zupełnie inne będą również te obchody, tak jak powiedzieliście, dlatego że z powodu pandemii wszystko będzie odbywać się za zamkniętymi drzwiami Bazyliki Watykańskiej, za zamkniętymi drzwiami Watykanu. Dokładnie rok temu o tej porze papież Franciszek przewodniczył uroczystej mszy świętej krzyżma, tej tradycyjnej mszy świętej porannej w Wielki Czwartek z udziałem bardzo wielu kardynałów z kurii rzymskiej, biskupów, księży również z diecezji rzymskiej, pracowników Stolicy Apostolskiej, a także księży gości, a dzisiaj kompletnie pusto. Jedyna uroczystość, która będzie miała miejsce, to godzina 18, ale we wnętrzu Bazyliki Watykańskiej przy ołtarzu katedry świętego Piotra. Tam papież samotnie, tylko z małą grupką swoich współpracowników, przede wszystkim z biura ceremonii, którzy będą go w tej uroczystości wspierać, odprawi tę właśnie mszę świętą Wieczerzy Pańskiej, ale zachowując wszelkie wytyczne, które zawarte są w dekrecie, jak już mówiliśmy wczoraj, Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów z 25 marca. To jest dekret, który mówi o tym, że nie będzie podczas dzisiejszej uroczystości Wieczerzy Pańskiej ani procesji z Najświętszym Sakramentem do ciemnicy, ani obrzędu tak tradycyjnego, który tak bardzo mamy w pamięci, obmywania nóg. Także uproszczone te wszystkie obchody dzisiejsze, a jutro z kolei tutaj Wielki Piątek też będzie zupełnie inaczej wyglądał. O 18:00 liturgia męki pańskiej, ale również bez udziału wiernych i za zamkniętymi drzwiami we wnętrzu Bazyliki Świętego Piotra, a potem, i to możemy spróbować zobaczyć, dlatego że jest pewien ruch na placu Świętego Piotra. To są powoli przygotowania do jutrzejszej absolutnie wyjątkowej drogi krzyżowej, którą papież Franciszek samotnie poprowadzi właśnie przed Bazyliką na dziedzińcu po placu Świętego Piotra bez udziału żadnych innych osób poza, tak jak dziś podobnie, małą grupką kapłanów ze Stolicy Apostolskiej. Te przygotowania w tej chwili już trwają. Po raz pierwszy, no od niepamiętnych czasów, nie będzie drogi krzyżowej w rzymskim Koloseum, która przecież przyciąga dziesiątki tysięcy wiernych, a tylko tutaj symbolicznie papież połączy się i duchowo, i również za pośrednictwem środków przekazu z tymi wszystkimi, którzy będą chcieli być z nim tutaj jutro. I siłą rzeczy będziemy mieli w pamięci ten piątek sprzed 2 tygodni, kiedy on samotnie wtedy w strugach deszczu, jak pamiętamy, modlił się i zwracał do Boga z tym błagalnym wołaniem o ustanie pandemii. A niestety ta izolacja musi być zachowana, dlatego że owszem, widzimy tę tendencję spadkową, która powoli się tutaj we Włoszech stabilizuje. Wczoraj najwięcej do tej pory osób opuściło oddziały intensywnej terapii, prawie 2100 osób wyzdrowiało i to jest też rekordowa liczba, ale jednak wciąż jest bardzo dużo osób, które niestety zmarły, tylko w ciągu ostatnich 24 godzin ponad 540, i sporo osób choruje, a ludzie nie chcą siedzieć w domach. Ta piękna pogoda sprzyja i dlatego kontrole są wzmożone, zwłaszcza w tych dniach poprzedzających święta Wielkiej Nocy i samą Wielkanoc. Niektórzy właśnie chodzą po zakupy, niektórzy próbują wykorzystać jakikolwiek pretekst, aby wyjść z domu, wyjechać samochodem. Nawet mój operator miał dzisiaj problemy, aby dojechać tutaj do placu Świętego Piotra do pracy, dlatego że te kontrole były bardzo surowe. 40% mieszkańców Lombardii tylko minionej doby złamało zakazy kwarantanny. To jest ogromna liczba i to w Lombardii, która jest przecież do dziś epicentrum epidemii. 270 tysięcy kontroli minionego dnia przeprowadzonych na terenie całych Włoch i ponad 10 tysięcy osób ukaranych. No, wobec takiej sytuacji jest ryzyko, o tym mówi rząd, o tym mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Drugiej fali zachorowania to by było wielkim dramatem. Trzeba ruszyć powoli z gospodarką. Pierwszym etapem powracania powolnego do normalności ma być powolne otwieranie stopniowe fabryk i firm na północy kraju. 45% produktu krajowego brutto produkują 4 regiony najbardziej w tej chwili zainfekowane. I oczywiście im zależy na tym, aby powrócić do normalności, ale kluczowe jest w tej chwili poradzenie sobie z kryzysem sanitarnym.